Spotkana z ogromna radość. Ojciec Święty ogłosił, że jednym z nominowanych do godności kardynalskiej 14 nowych duchownych jest ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski, który z Łodzi pochodzi. Osobiście, kiedy usłyszałem tę wiadomość, to przypomniałem sobie taki fakt z dalekiej przeszłości Kościoła, mianowicie, że właśnie pierwszymi kardynałami w dziejach Kościoła byli diakoni rzymscy, czyli 7 rzymskich diakonów, którzy w rzymskim Kościele zajmowali się dziełami miłosierdzia, właśnie posługą charytatywną. Dopiero potem do tych 7 pierwszych kardynałów, którzy służyli w dziele miłosierdzia, dołączeni zostali też następni duchowni, czyli 7 prezbiterów, a potem jeszcze 7 biskupów diecezji najbliżej sąsiadujących z Rzymem i tak powstało najstarsze kolegium kardynalskie. Ale to jest uderzające, że właśnie tymi pierwszymi kardynałami byli ludzie wspierający papieża w dziełach miłosierdzia i nominacja księdza arcybiskupa Konrada jest ewidentnie w tym kluczu. Człowiek, który się oddał w pełni tej posłudze, do której powołał go papież Franciszek jako jałmużnika papieskiego, faktycznie stworzył tę posługę na nowo, dał jej zupełnie inną twarz, inny kształt. Człowiek oddany miłosierdziu całkowicie i w sposób bardzo praktyczny i konkretny. Ja mogę powiedzieć z niedalekiej przeszłości, kiedy byłem w Rzymie i mieszkałem u arcybiskupa Konrada, to widziałem go na przykład o 11 w nocy, jak bierze 12 śpiworów i zawozi polskim bezdomnym, którym właśnie ukradziono śpiwory i było niebezpieczeństwo, że nie będą mieli nawet w jakiś sposób się przespać w jakimś cieple zwyczajnym, w którymś z tuneli rzymskich. Więc arcybiskup Konrad w ten sposób postępuje i tak myślę, że ta nominacja jego do grona kardynałów dla nas jest najpierw oczywiście w Łodzi przedmiotem do dumy i szczęścia, że jeden z naszych rodaków dostępuje tej godności w Kościele, ale też jest czytelnym, myślę, wskazaniem ze strony papieża, jak ważne jest dzieło miłosierdzia i ten wymiar posługi w życiu Kościoła. Bez tego tak naprawdę Kościół nie funkcjonuje, bez praktycznej miłości. Więc z jednej strony się cieszmy i gratulujmy arcybiskupowi Konradowi, otaczajmy go modlitwą, z drugiej strony sami się mobilizujmy do jakiejś wyobraźni miłosierdzia praktycznej, konkretnej, konsekwentnej.